System elektronicznego dostępu w tak nowoczesnym budynku jak budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pozwala na wejście do sal różnego przeznaczenia za pomocą kart i połączonych z nimi specjalnych klamek. Pomysł na tego rodzaju przedsięwzięcie powzięliśmy kilka lat temu i w założeniu ten system ma być w przyszłości rozbudowywany i połączony z systemem monitoringu, ochrony przeciwpożarowej czy parkingu. Pomysł jest pionierski w skali uczelni, jeśli chodzi o uczelnie oczywiście, i mamy nadzieję, że w przyszłości wydział będzie prawdziwym smart buildingiem. Łódź jest miastem typowo akademickim. Znajduje się tutaj aż 19 placówek szkolnictwa wyższego, z czego aż 7 uczelni publicznych. Jednym z takich uczelni jest Uniwersytet Łódzki. Studiuje tutaj u nas aż 26 tysięcy studentów. Znajdujemy się również na podium, jeśli chodzi o liczbę zagranicznych studentów w skali całego kraju. Natomiast jeśli chodzi o sam Wydział Filologiczny, jesteśmy jednym z największych wydziałów tej uczelni. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego można studiować aż 40 kierunków pierwszego i drugiego stopnia. Studiuje u nas ponad 3,5 tysiąca studentów. Mamy również 400 pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, badawczych oraz administracyjnych. Uniwersytety to są takie podmioty, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Zazwyczaj w swoich strukturach posiadają wiele budynków, może to być kilkadziesiąt budynków. Charakter tych budynków też niekiedy się zmienia. I system musi nadążyć za tą dynamiką, która jest właściwa właśnie tego typu klientom. Żeby było to możliwe, system musi być elastyczny, musi być otwarty i z jednej strony umożliwiać nadzór nad rozproszoną strukturą, a z drugiej strony takie widzenie centralne tego, co się dzieje w ramach uniwersytetu. I to właśnie wszystko zapewnia Genetek. Budynek Wydziału Filologicznego jest mnogością języków, kultur i specjalizacji, którą Wydział oferuje. Szkło, aluminium, kamień to są różne materiały połączone ze sobą. Dzięki temu budynek jest wyjątkowy, unikatowy, a zarazem funkcjonalny. Pracownicy, studenci mają do dyspozycji otwarte przestrzenie z wieloma udoskonaleniami, z których korzystają już prawie 10 lat. System elektronicznego dostępu to tylko pierwszy krok w etapie wdrożenia nowoczesności, wprowadzenia budynek w nową erę, ułatwienia dostępu do sal, auli, pracowni komputerowych. Obecnie jesteśmy na etapie wdrożenia elektronicznego dostępu do wszystkich sal dydaktycznych, auli, pracowni komputerowych, laboratoriów językowych, logopedycznych, jak również do pomieszczeń szczególnych o ograniczonym dostępie, takich jak studio telewizyjne, studio radiowe, pracownia translatoryki wyposażona w kabiny tłumaczy, to ponad 100 przejść. Będziemy w tym roku wdrażać, instalować czytniki w gabinetach pracowniczych. Okres wdrożenia jest przewidziany na 3-4 lata. Ale elektroniczny dostęp to jest jeden z elementów systemu Genetek. Kolejnym jest monitoring wizyjny, gdzie wkraczamy malutkimi, drobnymi krokami. Kamery pozwalają nam na wykrycie drobnych incydentów, zdarzeń i ich sprawców. Na ten moment mamy wprowadzonych do systemu kilka, już w sumie można powiedzieć kilkadziesiąt kamer. Część z nich obsługuje detekcję ruchu, łącznie z obsługą sztucznej inteligencji. Dzięki temu możemy rozpoznawać osoby, kolor ubrań tych osób. Łatwiej dzięki temu można potem wyszukiwać, jeżeli coś się na budynku wydarzy. Wiemy, jakiego koloru szukać. O wiele mniej materiałów jest do przeglądania dzięki temu, czym się to znajdujemy. System posiada dwa tryby, tryb zwykły, tryb biurowy. Tryb biurowy został zmodyfikowany na potrzeby akademickie. Zmodyfikowanie pozwoliło na wolny dostęp w przeciągu 15 minut od momentu zczytania karty pracownika uprawnionego do wejścia.
budynku oczywiście są systemy alarmowe, ale wiadomo, że nie pokrywają one całego budynku detekcji ruchu, natomiast kamery wspaniale to uzupełniają. Jeżeli tylko po godzinie 21, bo tak mam w tym budynku ustalone, gdzieś się coś zadzieje, jakiś ruch zostanie wykryty, kamera natychmiast wysyła powiadomienie na portiernie oraz do operatorów, którzy widzą, że coś się dzieje, a nie powinno w danym momencie. System kontroli dostępu tak naprawdę tutaj pełni rolę podstawową, jest początkiem całości, która za kilka lat będzie pozwalała użytkownikowi korzystać nie tylko z kart, ale również z pluginów IoT, szeroko pojętego modułu Mission Control, pomagającego w automatyzacji procesów. Wyzwaniem była sama postawa użytkownika końcowego, który był niezwykle przygotowany do każdej rozmowy. I może nie było to szczególnym wyzwaniem w kontekście odpowiedzi na to, co trzeba było wykonać, ale szczegółowość, do jakiej dążył użytkownik końcowy, sprowadziło się do tego, że wraz z naszym partnerem, firmą Arpol, która wykonała kawał dobrej roboty, przygotowując do projektu, do koncepcji, audyt wszystkich pomieszczeń, do których my mogliśmy dobrać nasze urządzenia. To są setki drzwi, godziny spędzone na sprawdzaniu drzwi po drzwiach, jakim rozwiązaniem byłoby najlepiej rozwiązać problemy, obecne problemy użytkownika. Uprawnienia nadawane są przez pracowników działu obsługi systemu Genetec. Każda karta jest spersonalizowana. Pracownicy etatowi, dane tych pracowników zaszczytywane są, pobierane z systemu Active Directory, co pozwoliło na szybkie przypisanie uprawnień, wyrobienie karty i uprawnienia są nadane zgodnie z charakterem ich pracy. Pracownicy prowadzący zajęcia w ramach pensum z innych wydziałów otrzymują uprawnienia na legitymacje pracownicze Uniwersytetu Łódzkiego zgodnie z harmonogramem zajęć, które prowadzą podczas danego semestru. Studenci ubiegający się o dostęp do pomieszczeń indywidualnej pracy wysyłają wniosek za pośrednictwem formularza Forms umieszczonego na naszej stronie wydziału i na podstawie tego wniosku otrzymują uprawnienia dostępu do tego pomieszczenia na legitymacje studenckie. Osoby wizytujące, goście pobierają kartę gościa, na której są przypisane okres wizytacji i konkretne pomieszczenie, sala, aula, w której prowadzą prelekcje, występy gościnne. Wdrożenie to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozyskaliśmy. To był moment prawie roku czasu, gdzie trwały przygotowania. To było mnóstwo pytań, jakie stawialiśmy, jaki system musi spełniać oczekiwania, co wymagamy od systemu, jakie funkcjonalności. To był czas testowania, ale również podglądania innych jednostek w Polsce, które również rozpoczęły drogę i przygodę z systemem. Elektroniczny dostęp to jeden z punktów na liście drogi podróży, którą rozpoczęliśmy z systemem Genetec. Uczymy się, rozwijamy, zmieniamy w tym czasie. Kolejnym etapem jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, który pozwala na monitoring różnych zdarzeń, sytuacji, ale również wdrożenie parkingu głównego i studenckiego, co pozwoli na pozbycie się wąskiego gardła przy wjeżdżaniu, wyjeżdżaniu z parkingu. To również automatykę budynku, tak, którą system będzie obsługiwał, system alarmowy, czujniki zużycia wody, czujniki zużycia energii elektrycznej, jak również możliwość sterowania harmonogramem pracy urządzeń wentylacyjnych. Te procesy, mam wrażenie, że za te kilka lat, jeśli uda nam się zrealizować tą inwestycję w tym czasie, będą na tyle zautomatyzowane, że rzeczywiście nie będziemy musieli korzystać z firm zewnętrznych na potrzeby ochrony czy szatni, tylko będziemy mogli skorzystać z budynku w dowolnym momencie, będziemy mogli wejść do niego za pomocą tej karty dostępu również do samego budynku, bo tak jak powiedziałam na początku, póki co te karty służą nam tylko do dostępu do sal. Także pełna automatyzacja tych procesów pozwoli pracownikom na prawie dowolne korzystanie z tego budynku.
Przede wszystkim od momentu, kiedy karty weszły w obieg na naszym wydziale, z całą świadomością mogę stwierdzić, że bardzo ułatwiły mi moje życie. Z bardzo prostej przyczyny. Kiedy kończyłam zajęcia, zawsze ustawiała się grupka studentów, którzy jeszcze chcieli zadać jakieś dodatkowe pytania, które zainspirowały ich po wykładzie. I bardzo często ten czas przerwy zostawał mi zjadany przez studentów. W związku z tym należało wtedy w biegu pędzić, wymieniać klucz na dyżurce, na parterze. Bardzo często tego klucza jeszcze nie było, bo poprzednia osoba miała ten sam problem co ja, więc w tej chwili nie tracę tego czasu i nie spóźniam się na następne zajęcia ze studentami. Genetec Security Center jest systemem, który zawiera w sobie wszystkie te podstawowe komponenty systemów zabezpieczeń, takie jak kontrola dostępu, monitoring wizyjny, system sygnalizacji włamania i napadu i to, co niezwykle istotne, również elementy automatyki budynkowej. My mamy tak zwany plugin IoT, który pozwala nam do systemu podłączać i integrować wszelkie elementy automatyki budynkowej, które wprost przekładają się na optymalizację kosztów. Kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej, energii cieplnej, czy również wody. Czyli Genetec to nie tylko zabezpieczenia, ale również mądrzejszy sposób wykorzystywania zabezpieczanego obiektu. To nie miała być z założenia jednorazowa inwestycja. Nie chodziło o jednorazową wymianę standardowych kluczy na kartę, tylko na unowocześnienie, podjęcie szeregu działań, które będą zmierzać do tego, że wydział stanie się bardziej nowoczesny i optymalnie zautomatyzowany. To jest, muszę powiedzieć, wielka nasza duma i satysfakcja. Duma dlatego, że mamy nadzieję, że w przyszłości ten budynek będzie smart wydziałem pod każdym względem, a satysfakcja dlatego, że finansowanie tego rodzaju projektów jest osobne dla każdego wydziału. No mamy nadzieję, że inne wydziały na Uniwersytecie Łódzkim lub w ogóle inne uczelnie zechcą skorzystać z naszych doświadczeń i podjąć też taki projekt.